Mam w ręku lekturę. Nie wiem, czemu to się tak wydrukowało. Na czarno tak mi zostało. Ktoś mi to dał, kto wydrukował. Czcigodny pan tutaj. Rzeczywiście, jak biorę to i to, to zmszał, nie, to tu mam w ręku czarną Biblię. To jest Biblia szatana. Żeby sobie zdawać sprawę. To jest efekt jakby praktyczny podręcznik Biblii szatana. Jest napisane antysemityzm w Polsce, praktyczny przewodnik. Dlaczego czytam to czcigodnym wiernym? No pierwsze państwo polskie jest zobowiązane do tego, żeby przez swój organ państwowy wszystkich nas o tym pouczyć. Tak jest napisane. Jest także, że minister polski, rządu polskiego w październiku 2021 roku minister kultury naszego kraju potwierdzając przyjęcie definicji, wczoraj o niej było, owej definicji, antysemityzm to określone postrzeganie Żydów, które może się wyrażać jako nienawiść do nich. Może się wyrażać jako nienawiść do nich. O niczym innym nie jest powiedziane. Antysemityzm przejawia się zarówno w słowach, jak i czynach skierowanych przeciwko Żydom lub z wielkich liter, jest wszędzie Żydzi są, lub osobom, które nie są Żydami oraz ich własności, a także przeciw instytucjom i obiektom religijnym społeczności żydowskiej. Jednocześnie definiuje ten dokument, kto jest Żydem. Minister kultury naszego kraju, potwierdzając przyjęcie owej definicji, tej antysemityzmu, IHRA, przez Rzeczpospolitą Polską, powiedział: jesteśmy dumni, że Polska pozostaje bezpiecznym domem dla naszych żydowskich rodaków. Polska jest bezpiecznym domem dla naszych żydowskich rodaków. Ale czy w związku z tym Polska jest bezpieczna dla rodaków Polaków? I tak powinni zapytać członkowie każdego państwa na świecie, w którym ten dokument zaczyna działać, a działa w każdym państwie, albo może działać. Czcigodni pan Michał Bilewicz, pani Dominika Bulska, pani Aleksandra Gliszczyńska-Grabias, pani Agnieszka Haska, pani Bożena Kew, pan Grzegorz Krzywiec, pan Mateusz Woiński, pan Mikołaj Winieski, pan Dariusz Stola, pani Paula Sawicka, pan Damian Wódkę, pan Marek Gumkowski, pan Mirosława Kuszczyńska i pan Michał Braniewski biorą udział w procederze, żeby ten efekt Biblii szatana obowiązywał też, czy dotykał nas Polaków, nas katolików, nas ludzi, nie podludzi. Human being, masz nieśmiertelną duszę, tak jak Żyd. Mimo, że nie jesteś Żydem, albo może jesteś i o tym nie wiesz, tak jak ja. Nie wiem, może ja Żyd. Może dziadek Marceli to był Żyd. Albo by nigdy nikt nie pomyślał, kto inny. Może tak być. Biada mi, jakbym to podarł i podeptał i spalił. A to już nie. To jest obrazek Matki Najświętszej. Żydówki i Pana Jezusa, który narodził się za sprawą Ducha Świętego z Żydówki. To już mogę drzeć. Zjeść. To nie szkodzi. Trzeba włożyć jakiś ładniejszy, porządny tutaj. To jakieś ksero. Z tym można jak ze śmieciem. I żadna organizacja, żaden dokument w obronie obrazka, który odzwierciedla Matka Najświętsza, Żydówka, nie stanie. Ofiarą pierwszą tego dokumentu przeciwko antysemityzmowi są Semici. To jest dokument w nich uderzony. Bo dając rzekomo jakieś ochronę, jednocześnie czyni, że tych ludzi się przestaje kochać jak braci.
zaczyna się ich bać, nienawidzieć. I nam nie wolno tego robić. Żebyś nigdy nie dał się podpuścić przez takie dokumenty, bo one są po to, żeby w tobie wyzwolić nienawiść. Żeby w tobie rodzić postawę podobną. Wtedy, kiedy masz się bronić, ty się nie będziesz bronić, tylko się będziesz podkładać. I będziesz udawał ofiarę, nie będąc nią. Dlatego jest wielka wina Piusa XII, papieża Monument, który zmieniał liturgię Triduum lata 48 do 55. Wielka wina, że jeszcze tego dokumentu nie było, a on już dał się wodzić za nos i się chciał przypodchlebić, a nie powinien.